Siema, z tej strony Pichu. Właśnie będę robił przypon, który mi się sprawdzał w poprzednim sezonie. W tym sezonie również go używam. Bardziej do rzutu, ale teraz wywożę zestawy i też się spisuje. Będzie to sztywniak na fluorokarbonie Pro Chod Mono, sztywniejszym. Tu jest grubość 0,45 z firmy ProLogic. Do tego będę jeszcze używał haczyków z firmy Gardner, Mugga, rozmiar dwójeczka. Taki haczyk, może go jakoś tak ładniej pokażę. Do tego jeszcze będzie potrzebny bite floss, czyli włos, który się topi zapalniczką, nie trzeba wiązać. Taki mikrokrętlik. Mikrokrętlik pójdzie na pętlę D i do niego będziemy wiązać przynętę. Będzie to kulka pojedyncza tonąca 18 mm. Ja używam Monster Orange. Sobie nabiję. Żeby nie latała mi tutaj po stoliku. No i tak. Odwijamy sobie taką większą długość materiału. To nam się układa w takie oczko. Więc nic nie będziemy zmieniać. Po prostu taka spiralka się robi. Trzymamy sobie tutaj za blisko tej końcóweczki. Bierzemy haczyk. I tu jak trzymamy tutaj sobie ten materiał, to tak samo dokładamy sobie haczyk. Trzymamy prawą ręką cały materiał oraz haczyk. Łapiemy sobie ten element to oczko i tym dolnym elementem materiału, tym dolnym materiałem owijamy wokół trzonka cały ten fluorokarbon razem z trzonkiem. I tak może być z 8 obwodów. To już jest 3, 4, 5, 6. Zwój obok zwoja. 8. Coś takiego nam wychodzi po owinięciu. Łapiemy tutaj palcami. Tu nam wchodzi takie coś. I teraz ściągamy fluorokarbon. Ten, co jest aż do szpulki, cały ściągamy w jedną stronę. Hej. I cały ściągamy tutaj, jak jest ta końcóweczka. Ja sobie to złapię tym elementem, czy tym kombinareczkami i ściągamy w tą stronę. I wtedy nam się już robi, nie wiem czy to będzie widać, bo nie chce się wyostrzyć. Robi się nam już taka piętelka, zaciśnięta wstępnie. No i ją przesuwamy, o może tak uwrócę haczyk. Przesuwamy to w stronę grota. Wybieramy sobie, bo ten materiał będzie nam się zawijał w literkę, w pętlę D. I wybieramy sobie na przykład, tak jest teraz ułożone. Łapiemy sobie, ja sobie tu łapię kombinereczkami. Można więcej mieć materiału palcami złapać, ale wolę tak. No i napinamy. Mocno naciągamy. Jak nam się fajnie naciągnie, to wtedy ucinamy ten element. Ja ten element tak ucinam, że wystaje tak z 2 mm. O, już jest ucięty. Tu się nam będzie
wywijało w tą stronę. No i wybieramy sobie teraz długość. No tak, ja tak robię to bezpiecznie, tak 40 cm. Wolę więcej niż za mało uciąć i potem mieć problem. W tym momencie, jak już mamy to zawiązane, ten pierwszy węzełek, to wrzucamy sobie tutaj mikrokrętlik. Może być również oczko albo takie wkrętka. Każdy używa to, co tam sobie kupi. Ja mam mikrokrętliki, więc daję mikrokrętlik. Jest mikrokrętlik. Wybieram sobie tutaj pętlę D. Wkładamy tutaj od tyłu haka w otworek. Wybieramy sobie pętelkę, tu przyjdzie węzełek, może być taka. O. No i owijamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, a nie będzie dziewięć. O. Z powrotem od tyłu, jak przy zwykłym węźle, bez węzła po prostu. No i zaciskamy mocniej. No i już mamy, można powiedzieć, wstępnie zrobiony przypon. Od tyłu jeszcze nasuniemy rurkę, do silikonową rurkę do szybkiej wymiany. Wybieramy sobie długość przyponu, no tak z 20 cm. No i wiążemy sobie supełek. Lekko zbliżamy. Napinamy. Węzełek zaciśnięty, skracamy tutaj. Troszkę można sobie zostawić materiału. Zsuwamy gumeczkę. O. No i możemy sobie jeszcze wstępnie napiąć cały, wyprostować cały zestaw. Lepiej to się robi nad parą. No i teraz bierzemy bite floss. Ja sobie bite flossa wolę dawać podwójnie. No i przekładamy przez oczko skrętlika. Zakładamy kuleczkę. No i topimy zapalniczkę. Grzybek fajnie zatopiony. No i przypon gotowy. No, troszkę nie chce się wyostrzyć. Ale tak to wygląda. Przypon skuteczny do rzutu. No i z wywózki też działa. Na pojedynczą kuleczkę. Fajnie i ryby są zapięte. Także tyle. Strzałeczka, trzymajcie się.